dyskusji o likwidacji gimnazjów zauważyliśmy, że w ogóle mało słychać głosu uczniów, więc postanowiliśmy zapytać użytkowników zadane.pl, gimnazjalistów i licealistów, co o tym sądzą. No i okazało się, że 48% gimnazjalistów jest przeciwnych temu pomysłowi. Wśród licealistów to jest 37%. To jest dosyć zrozumiałe, ponieważ jak oczywiście można się domyślić, gimnazjaliści trochę bardziej przejmują się o los swoich szkół. Natomiast w ogóle 25% ogólnie ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Także nie są to aż tak duże dysproporcje. Uczniowie bardziej wskazywali dużo konkretniejsze problemy z edukacją, które widzą i mieli dosyć bardziej wyraźne zdanie na temat ogólnie tego, co się dzieje w szkole, tego, czego się uczą, tego, czego by się chcieli uczyć, niż samego faktu, czy będzie to w gimnazjach, czy w podstawówkach i liceach. Zaskoczyliśmy się, kiedy zobaczyliśmy, że blisko 50% ankietowanych na pytanie o swój ulubiony sposób zdobywania wiedzy wymieniło właśnie zajęcia szkolne. Czyli oczekiwania licealistów i gimnazjalistów są dosyć wysokie, jeśli chodzi o same zajęcia lekcyjne. Natomiast jednocześnie 82% ankietowanych wskazało, że nie czują się komfortowo z tym, co dostarcza im szkoła. Czyli innymi słowy, nie są przekonani o tym, że zajęcia szkolne wystarczająco przekonają ich do przyszłej kariery. To są wyniki dotyczące licealistów. Wśród gimnazjalistów trochę niższe, bo ta liczba, no ale wiadomo, że licealistom jest trochę bliżej do kluczowych życiowych decyzji, które związane są właśnie z ich karierą. Zapytaliśmy naszych użytkowników o to, w czym w ich zdaniem szkoła najbardziej pomaga. I tutaj wymieniali przede wszystkim przygotowanie do rozwiązywania testów i takie bardzo techniczne możliwości teoretyczne, umiejętności. Natomiast brakowało im miękkich umiejętności, czyli relacji społecznych, relacji między uczniami a nauczycielami i tego, jak mogą sobie radzić po szkole. Czyli zdecydowanie za mało w ich opinii kładziemy nacisków w szkole na edukację związaną z miękkimi umiejętnościami.